Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Klarowany i witam was już w czwartym odcinku na moim kanale z serwera TryMC. I dzisiaj jest mega gruba akcja, ponieważ przeprowadzamy się do Badimo. Jak widzicie, jesteśmy we dwóch na serwerze i dzisiaj się do niego przeprowadzamy. Ja nie umiem budować, więc postanowiłem, że po prostu najlepszą opcją będzie się przeprowadzenie do Badimo. No i patrzcie się, jak on kozacko buduje, jeszcze tu będzie pewnie jakaś kopuła albo coś. Naprawdę, naprawdę mega pięknie buduje. Mega mi się podoba. I po prostu, żeby nie było tak, że ja nic nie robię, tylko on wszystko robi, po prostu ja będę tak, wiecie, diaksy znajdował i po prostu takie rzeczy robił. On zajmie się tutaj budowaniem. I naprawdę jestem mega szczęśliwy, że właśnie mogę z nim zamieszkać. Jestem tak podekscytowany. No po prostu ja nie umiem budować tak, no i nie oszukujmy się. Byśmy mieszkali do końca sezonu w jakimś gównie, a tak będziemy mieszkać jak... No będziemy po prostu mieszkać w ładnym domku, tak? I dzisiaj nawet nie mam planu na ten odcinek, bo miałem plan, żeby zejść do kopalni pod domek, ale no, tam dużo nie było, więc jakby odpuściłem sobie, powolałem tutaj po prostu, wiecie, się już od razu przenieść, żeby po prostu już nie myśleć o tamtym terenie, w sensie, aha, jeszcze jedna ważna rzecz, musimy tam jeszcze jednak iść. Ponieważ tam jest dużo mega trzciny, tam jest mega dużo trzciny, już taką farmę małą robiłem, więc musimy jeszcze tam iść jeszcze raz. Ajajaj, ale to już poza odcinkiem zrobię, bo naprawdę to jest jakieś 1000 kratek, nie no, co jak tam, jakie 1000 kratek, to jest jakieś, nie wiem ile to będzie, ale to będzie chyba, jakie to są kordy, tu są kordy 800, to około 400 kratek, no więc git. Dobra, i w sumie planu na dzisiejszy odcinek nie mam, ale można by było ogarnąć parę rzeczy, o, na przykład dynie ściąć lodę. Można by było coś ogarnąć, coś bardziej konkretnego niż chodzenie i pokazywanie wam tego domu, który jeszcze nie jest gotowy. Tak naprawdę dopiero są jakby struktury tego domu, bo tak naprawdę tutaj, o, kurczę blaszka. No, dobra, tu jest jeszcze nic nie ma. Tu to samo nic nie ma, ale naprawdę już same te kolumny mega zadziwiają swoim wyglądem, naprawdę są prześliczne. I ciekawe co będzie na górze, jestem mega ciekaw co będzie na górze, jeszcze tego nie wiem. Aczkolwiek myślę, że coś grubego będzie. Już widać, że coś grubego się tutaj szykuje, a jeśli ty chciałbyś wiedzieć, no to koniecznie zostaw subskrypcję. I oczywiście obowiązkowo daj dzwoneczek, żeby żaden odcinek cię nie minął. Oczywiście zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz komentarza. Koniec chamskiej reklamy, przechodzimy dalej do odcinka. Dobra, właśnie, moglibyśmy zrobić enchant, ale kurczę. Dobra, wiecie co, zrobię cięcie i po prostu... I po prostu zaraz się widzimy, tak, bo zanim ja tam dojdę. Bo chcę zrobić ten enchant, najpierw zrobię sobie diamentowy kilo, to jest podstawa w ogóle. Dobra, nie wiem czemu tego wcześniej nie zrobiłem. Weźmy sobie dwa patyki. Kurczę. A które ciasto jest, ale gites. Dobra, weźmy. I na enchant z tego co wiem, to potrzeba dwóch diaksów, czyli będzie tu dwa diaksy, książki i obsydian. Czyli de facto mamy już cały enchant, bo obsydian to wykopić. Dobra. Aha, Badimo ma te dwóch, a ja w nocy nie chcę za bardzo iść. No to nie wiem, kurczę, co zrobić. Dobra. Może byśmy zaczęli już właśnie, może byśmy zaczęli kopalnię robić, tylko nie wiem w którym miejscu. Myślę, że to miejsce będzie w miarę odpowiednie. Ale nie, w sumie, bo tam może być coś głupszego. Chodź. Nie wiem, w sumie. Dobra, tu. No. Dobra. Tutaj po prostu zrobimy taką kopalnię. Jak na razie będą to albo od razu, zróbmy w sumie, żeby się nie bawić z tym po prostu. Zróbmy od razu. Muszę się to kopać. No, czemu ja to zabudowałem? Nie mam pojęcia. Dobra, tu rozkopmy. Nie, w sumie szkoda mi diamentowego kilofa. Wolę żelazną kopać jeszcze. Dobra, weźmy żelka, bo diaksowego szkoda. Nie mam dużo diaksów, jeszcze nie znalazłem, więc naprawdę mi szkoda diaksów. A no, jakby mi kilo wpadł, to już bym nie wykopał obsydianu, czyli bym nie miał tak naprawdę tego, no, jak to się nazywa, nie miałbym enchantu. A, dobra, już tu czeka na jedzenie. A to gdzie mogę
tylko parę nie zrobić. Dobra, chyba pokazuję. Gdzie mogę kopalnię zrobić? Tutaj? Dobra. Ops. Dobra. Dobra, i teraz tak. Tu będzie zejście na dół i tu będzie się wypływało, więc... Więc no gites. Dobra, teraz będzie najgorsza część, czyli... Dobra, po prostu się wkopmy tam na dół. A jak wyjdziemy, no to... No, czas pokaże. Dobra. Aha, nie mam drewna. Tak jest się, to przyda się drewno. Tam do kopania. No bo jakby na przykład jakiś kilo wpadł albo coś, to... Dobra, moje itemy. I weźmy sobie, dobra. Niepotrzebnie tyle wziąłem, ale... Ale no. Sorry, że ten odcinek będzie taki długi, no ale po prostu... Na krótkim odcinku nie jestem w stanie nic praktycznie zrobić. Jestem w stanie zrobić... No, prawie że nic, tak? Więc sorry. A jak na razie live wykonam, ponieważ... Takie lagi mój internet posiada, że no... Gdzie się... Może... O kurczę, blaszka. Dobra, może nie lagi, może to akurat była wina Craft Server, że wywaliło. Ale wątpię, że live wywaliło od Craft Server. Więc no, jak na razie... Jak net się polepszy, no to będzie git. A ja jakoś na neta nie narzekałem zawsze. Zawsze był git, tak naprawdę. Nie wiem, co się stało. Ale nie no. Może po prostu, nie wiem. Może akurat wtedy był zły, a teraz już jest dobry. Nie testowałem, więc... Prawdopodobnie będziecie się mogli spodziewać w następnych odcinkach, w następnych dniach możecie się spodziewać, o kurczę, deszka, możecie się spodziewać live, więc no, kurczę, co to jest, lol. Nie gadajcie, że to jest cave, znaczy opuszczona kopalnia. Aha, pod śniegu, lol. Nie no, serio, budzik. Złośliwo żyć rzeczy martwych. Kurde, blaszka. Nie no, masakra, nawet budzik, nie wiem czemu budzik mi dzwoni o godzinie 20, nie mam bladego pojęcia. No. Tak, dobra, ale lecimy dur tam. W sumie nie, ja się zajmę najpierw, później to będę poza odcinkiem, bo to na odcinku jest trochę nudno robić. Dobra, jedźmy tu. Czekajcie, gdzie ja tu... Czekajcie, czy to jest tu? Teraz mam totalnego mindfucka. Gdzie to było? To było u góry. Tak, to było u góry. Ale ja mam zajebistą pamięć, kurde. Tak, dobra, tu. Dobra, i teraz tak, żeby pamiętać, że... Zrobię tu z diorytu, żeby pamiętać, że to tu było. Bo szkoda kejwiku. Albo w sumie nie, mogę się wkopać zawsze obok, nie? No to też fakt, dobra. Dobra, i teraz tak. Widzimy się, jak się wkopię na poziom 11, bo w sumie tam będziemy kopać. Dobra, długo nie pokopałem, bo się okazało, że jestem na poziomie, nie wiem, 15. Kopię w dół, patrzę level 6, więc beczunia lekka. Dobra, i teraz tak. Jakby to ogarnąć wodę, tutaj będzie, o, od razu tutaj będzie źródełko wody. Może bym to od razu... Dobra, przepalmy. Przepalmy żelazo. I od razu to... A, nie mam wody, dobra. No to Lipton, kurde, jak się tu dostanę. Dobra, mam taki plan. Ajajaj. No, miałem taki plan, żeby się wiaderkami do góry dostać, ale teraz... Nie mam wody, zapomniałem. Dobra, nie wiem. Dobra, po prostu zrobię to w sposób taki, że... Po prostu w najprostszy sposób robię. Będę się kopał do góry i za moment się widzimy. Wiem, że to jest po prostu... zbyt się pośpieszyłem z tym, ale dobra. Już walić. Dobra. Jestem trochę five headem, kurde. Nawet się nie umiem wypowiedzieć. No. Dobra, lecimy na górę. I widzimy się w sumie, jak już dotrzę na górę. Dobra, takie... Ja już jestem na górze. I tak dobrze, że w sumie tędy się wykopywałem, bo tak naprawdę powinien tu, więc w sumie dobrze. Dobra, i teraz możemy zrobić w końcu wiadro i nie być takim debilem jak przed chwilą, tylko serio muszę nawet żelazo przepalić, nawet nie mam przepalonego. Ojej, ojej. Szkoda.
nie chcę się przepadać teraz, ale dobra. Zróbmy to tak. Tak. Zmieniłem piec w skrzynię owoców. Jakim jestem debilem? Czemu ja robię? Co ja robię na tym odcinku? Dobra. Weźmy w sumie trzy. Tyle mu będzie potrzebne. A w sumie wszystko przepadłem. Szkoda trochę desek, ale... Tu mamy piękny zachód słońca. W sumie już księżyc jest, więc... Deka. Dobra. I teraz przydałoby się zrobić tak, że... Trzeba ogarnąć właśnie kopalnię. I poza odcinkiem po prostu już zrobię enchant i po prostu pójdę do domu, znaczy tepnę się, znaczy co, nic nie było, nie no żartuję. Po prostu pójdę do domu i no i po prostu tam mam taką małą farmę trzciny, znaczy to nawet nie jest farm, to jest nawet nie ten. No to jest po prostu taka mała farma, nie? No i po prostu tam pójdę i pozbieram tą trzcinę, zrobię kartki. Pozabijam krówki i będziemy mieli enchantik, więc jest pokrzem totalny. Dobra. I teraz przydałoby się iść po żelazo i zrobić wiadro. Także robimy wiadro. Dobra, robimy wiadro i idziemy po wodę. Dobra, tu mamy już wodę. Pięknie. I elegancko lecimy z powrotem i to robimy po prostu. Może nawet dwa wiadra zrobię, czekajcie. No na wszelki wypadek jakby jakiś bug albo coś. Dobra, czekajcie, gdzie ja mam żelazo mam w ekwipunku, tylko nie miałem craftingu, więc... Beczunia. I te odcinki tak nie są ciekawe, ponieważ jest to dopiero początek przygody na TryMC, ale... Spodziewajcie się mega, mega ciekawszych odcinków od tego. To jest po prostu taki wstępnie, więc no. Dobra, więc teraz zróbmy coś takiego. Teraz jakby to rozplanować, dawno nie waliłem singla, czy waliłem singla ostatnio, nie wiem, dwa tygodnie temu, ale to był jedyny singiel i jakoś ogarnąłem tą kopalnię. Najlepiej jest dwie osoby, także jedna osoba daje tu, no dwie osoby wiadomo, ale jakby to by kombinować. A nie chcę bardziej mu zawracać głowy. Albo w sumie to już zrobię. Dobra, później to idę. Później to zrobię już poza odcinkiem, po prostu z bardziej mu będzie szybciej. A teraz możemy się zająć czymś bardziej pożytecznym niż robienie jakiejś głupiej kopalni. Na przykład o. Dobra, robimy wiadro challenge. Jesteście na to gotowi. Przepadnie właśnie 16 level, więc lecz nie. Dobra, to odłóżmy wszystkie itemy. Albo sumienia. Bez szansa, że... Dobra. Robimy, żeby uratować ten odcinek, żeby był ciekawy. 3, 2, 1, dobra. Dobra, ajaj. Ej, co to już tak szybko? Dobra, XD. XD. Ej, ja nie widziałem, bo tam było... Tam był kobl. O Boże, nie wierzę. Dobra, widzimy się jeszcze raz, robimy tego. Jeszcze raz to robimy, bo po prostu nie wiem, no nie widziałem totalnie. Myślałem, że będę spadał dłużej. Cheddar, widzisz co narobiłeś? Kurde, waliłem z tobą wiadra z 300 metrów i już... I no, waliłem z 300 metrów, kurde, i nie spodziewałem się, że to tak szybko. Nie? Muszę popracować nad... takimi, no, krótkimi. Dobra, widzimy się, jak już dotrę na miejsce. Dobra, ja już jestem na miejscu po... No, trochę to zajęło, zanim tu doszłem, ale nie martwcie się, robimy jeszcze raz właśnie tego skilla, kurde, pokażę wam. Jakiego mam skilla? Nie no, naprawdę. Ja w wiadrach jestem dobry, ale kurde, zawsze waliłem ten wiadra takie długie, na przykład, nie wiem, 400 kratek nad ziemią i wiecie, i tam jest czas dłuższy, więc ja sobie tak na spokojnie i patrzę i już dead, nie?
XP czy nie. Dobra, walimy, teraz wam pokażę, że mam skilla w tym. Daj, pokażę wam. Dobra. 3, 2, 1. Dobra, pokazuję wam teraz. No co jest? Wylałem wodę przecież. Widzicie. XD. Wylałem wodę, co jest ty? Ja no, ja obiecuję, że zaraz pójdziemy na jakiś testowy seed i wam pokażę, kurde. Nie wierzę w to, co jest. Dobra, nieważne. Dobra, jeszcze raz lecimy tam. Kurde, nie chce mi się iść tym ekranem. Dobra, zaraz się widzimy, jak już tam dojdę, bo to zajmie z pewnością trochę czasu. Dobra, ja już jestem na miejscu, tylko teraz muszę zlokalizować dokładną. O dobra, już widzę Nika, dobra. Gites. No to lecimy. Dobra. Jeszcze raz. Ja wam udowodnię, że tam jest woda. Tam jest 100% woda, patrzcie się, czekajcie. Jakbym miał Optifine, to bym wam... Jeszcze raz, patrzcie się, jest woda? Jak to nie ma wody? Ej lol, ten Minecraft jest zbugowany. Dobra, koniec odcinka, nie chcę się upokarzać. Miło mi było... miło mi było. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już uda się zrobić enchant. Po prostu poza odcinkiem zrobię enchant i chyba tyle. No jeszcze jakieś diaksy pokopię. Mam nadzieję, że jakaś fortunka może siądzie. Fajnie by było, jakby fortunka siadła. No i co? Nie udało się dzisiaj zrobić wiadra challenge, ale... No po prostu, kurde, nie wiem, coś jest nie tak z tym Minecraftem, po prostu czasami się tak buguje, że wale wiatro, jest woda, a mnie zabija, więc beczunia. Także co, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli się spodobało, nie miało prawa się spodobać, bo był gówniany ten odcinek, który wyszedł, ale pomimo tego został łapkę w górę oraz komentarz i tej suba, ponieważ lecimy po 150 subskrypcji do... Po prostu do świąt, tak? Bardzo miły mi byłoby, gdybyśmy właśnie 150 subskrypcji wbili. Dobra, koniec mojego tutaj zbędnego gadania. Ja się z wami żegnam. No i co? Do następnego. Cześć.